Szewska, kolejna wrocławska ulica, której rodowód sięga XIII wieku. Biegnie od południa, czyli od obecnej ulicy Kazimierza Wielkiego, na północ do ulicy Grodzkiej. Szychbrücke, Brücke, czyli most. Czy to znaczy, że ulica Szewska jest sama w sobie mostem? A może to most obuwniczy, bo tak dosłownie można tę nazwę przetłumaczyć. Dlaczego pierwsi mieszkańcy tych ziem w roku 1306 pisali o niej Plate Sullorum? Wiele z tych pytań jeszcze długo pozostanie bez odpowiedzi, ale biorąc pod uwagę słowo Brücke, należy pamiętać, że w tym wypadku znaczenie tego słowa jest archaizmem. Kształtem i długością ulica obecnie nie różni się od tej, która powstała kilka wieków temu. Początek ulicy, mierząc od południa, w XIII wieku stanowiła furta mennicza, Mönsfurte. A o ulicy Menniczej i jej wspaniałej historii już w naszych programach opowiadaliśmy. Pamiętamy też, że główne ciągi komunikacyjne ze wschodu na zachód i z północy na południe przebiegały przez cztery główne bramy wjazdowe. Tymczasem pozostałe przejścia prowadzące do miasta były tylko furtami. I właśnie od furty Menniczej rozpoczynała się ulica Szewska. Biegła i w dalszym ciągu biegnie na północ, a jej zakończenie było u wrót furty młyńskiej, Mühlpforte. Ówcześni wrocławianie niespełna 800-metrowy odcinek tej ulicy potrafili podzielić na części i każdą z nich inaczej nazwać. Północny odcinek od furty młyńskiej do dzisiejszej ulicy Wita Stwosza nosił nazwę Schöbrücken. Środkowy, biegnący od placu Nankiera do ulicy Wita Stwosza, nazywano Vordere Brustgasse, a południowy Forngasse. Największym prestiżem cieszył się północny odcinek ulicy. W XIII wieku znajdowały się na nim dwory książęce, a teren nazywano kurią. Wokół XIII-wiecznego kościoła świętego Macieja rozpościerał się dwór księcia Henryka Brodatego, a kościół był wówczas kaplicą dworską. W połowie XIII wieku, po śmierci Henryka Brodatego, jego żona, księżna Anna, w części dworu założyła szpital pod wezwaniem świętej Elżbiety. Kilka lat później sprowadziła na teren zakon krzyżowców z czerwoną gwiazdą, przekazując im na własność dwór i przylegający do niego kościół. Teren dworu książęcego stał się tym samym klasztorem. Obecnie obiekt należy do Ossolineum, a w malowniczym zaułku wśród pięknie utrzymanej zieleni mieszkańcy miasta i turyści mogą znaleźć chwilę spokoju, odpoczywając na jednej z ławeczek. Idąc ulicą Szewską na południe, mijamy przecinające ją uliczki Uniwersytecką, Nożowniczą, Kotlarską, Wita Stwosza. I w ten sposób dochodzimy do skrzyżowania z uliczkami Kurzy Targ i Marii Magdaleny. Tutaj zatrzymamy się na chwilę, bo właśnie w tym miejscu stoi przepiękny kościół pod wezwaniem właśnie świętej Marii Magdaleny. Ta przepiękna gotycka katedra, zanim otrzymała swój obecny kształt, poprzedzona była kilkoma mniejszymi kościołami, na miejscu których dumnie się teraz wznosi. Najstarszy z tych kościołów wybudowany został już w XI wieku. Dzisiejsza katedra diecezji wrocławskiej Kościoła Polsko-Katolickiego jest miejscem przepięknych koncertów odbywających się w ramach festiwalu Wratislavia Cantans. My natomiast ulicą Szewską dochodzimy do jej południowego końca. Dzisiaj ten koniec stanowi skrzyżowanie z ulicą Kazimierza Wielkiego, skąd w oddali widać ulicę Menniczą, przy której przed wiekami stała furta mennicza, będąca jednym z wejść na teren grodu.